Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Zagramy FIFA 16 Ultimate Team. Mamy ligę siódmą, jeszcze żadnego meczu w niej nie rozegrałem, więc 10 meczów przede mną. W tym odcinku pewnie 2 lub 3. Czas zdobywać punkty, czas piąć się w górę. Czas pokazać, że jesteśmy coś warci. Za pierwszy mecz rozegram sobie składem Kebabinios. Dlaczego nim? Ponieważ Dokonałem w nim pewnych drobnych zmian. Przede wszystkim wymieniłem Stefana Mbije na Oguzana Ozyakupa, który dobrze mi się grał w FIFA 15, i zmieniłem formację z 4-4-2 defensywnej na 4-4-2 zwykłą, po prostu z dwoma środkowymi pomocnikami, z tym, że wytycznych Hutchinson ma grać cofnięty, a Ozyakup ma grać normalnie, a Ndoye razem z Burakiem Ilmazem mają wybiegać za plecy obrońców i naciskać na nich, więc to jest tak. Szukamy sobie przeciwnika i zobaczymy, jak mi pójdzie. No, wygrałem mistrzostwo ligi tam, nie wiem, czwartej czy którejś tam w sezonie offline tym zespołem właśnie 4 do jaja, więc myślę, że w online meczach powinno mi też równie dobrze pójść. Dobra, zagramy sobie czarnymi strojami, stroje Legii, czyli pewnie gramy Awesome FC, jakimś Polakiem na napadzie. Aubameyang, Lewandowski, Kagawa, Mkhitaryan, Schürrle, Luis Gustavo, Javi Martinez, bardzo mocny skład z ligi niemieckiej, więc no, będzie ciężko. Coś czuję? Aubameyang może mnie zniszczyć i zabiegać, no zobaczymy. Zobaczymy, czy wytyczne. Stwierdziłem wcześniej już, że wytyczne dla zespołu są bardzo, ale to bardzo ważną sprawą. Gol? Gol, kto to strzelił? Luis Gustavo, no niestety. I piłka wykopana przez Muslera. Straciłem połączenie z przeciwnikiem. Co się stało? 137 punktów, ale co? Zaliczyło mi to jako porażkę, czy co? Nie, no. Nie, nie zaliczyło mi tego wcale. Haha. No to szukamy sobie dalej w takim razie przeciwnika. Baludzki styl. Przeciwnik znaleziony. Zagramy sobie czerwonymi strojami w tym razem. No, wybieraj. Tu na przeciwnik miał stroje czarne, a w składzie Götze, Belarabi, Huntelaar, Elia, Kedira. Ten z przodu napastnik, właściwie to chyba był prawy pomocnik. Nie ma gola, nie trafia Belarabi. Niesamowite, tak blisko, a tak daleko. I nie ma, słupek! Thorgan Hazard nie trafia. Drugi słupek, który razem znowu nas ratuje. I uderzenie było kąśliwe po ziemi, ale Muslera to obronił. I strzał nie trafia. Thorgan Hazard nie trafił, niestety. O, z Jakub. Ndoye górą. Gol! Burak Ilmaz technicznie pokonał bramkarza na krótki słupek. Dobra kontra na obiegnięcie do Buraka, tę zewnętrzną częścią stopy, techniczne uderzenie obok Prasa. Fernando Pras pokonany w 90 minucie. I koniec, wygrywamy 1-0. Mówiłem, że Kebabinios w nowej wersji to jest ten zespół. Przetrwaliśmy te ataki, broniliśmy się wspaniale. I Burak Ilmaz w 90 minucie pokazuje klasę, ale też Fernando Muslera dobrze się spisał na bramce. Bezbłędny występ. 8-7 Fernando Muslera, bohaterem meczu.
Tutaj Fernando Praz, też niesamowita dyspozycja tego bramkarza. Ale nie udało się zawodnikom dużo mocniejszego, jakby nie było składu, pokonać mojej drużyny. I mamy pierwsze 3 punkty w lidze siódmej. A teraz przedstawię wam nowy zespół, którym będę grał kolejne spotkanie. Oto przed państwem skład z Ligi Francuskiej, z Ligue 1, który zbudowałem wokół właściwie Fekira bardziej niż Lacazette, ponieważ jak któryś draft, opowiadałem wam to w którymś odcinku, że grałem w draft. Przez przypadek kupiłem żeton draftu offline, dlatego nie nagrywałem go, grałem w draft offline. Był to pierwszy draft, który wygrałem i właśnie grałem składem, w którym był na napadzie Fekir. Lacazette chyba nie wiem czy był, ale był Fekir, po prostu Fekirem grało mi się fenomenalnie, więc zbudowałem sobie skład z Lacazette'em, którego kupiłem za 17 500. Obok niego mam Fekira, którego kupiłem za 1500, Valbuenę kupiłem za 900. Fekir, Lacazette, Hachi, a nie, to nie w tą stronę. Tolisso, Corentina Tolisso kupiłem za 900 monet. Gonalonsa Maxima kupiłem za 900 monet. Verratiego za 1200. Kurzałę kupiłem za 1100. Jangembiłę za 900. Sané za 700. Oriera za 1400. I Subasicia bramkarza kupiłem za 900 monet. Więc jest, poza Lacazette'em ten skład jest w sumie bardzo tani, a i Lacazette był całkiem tani, przecież pamiętam jak chodził po 50-60 tysięcy, teraz chodzi po nawet poniżej 20, więc za kilkanaście można kupić, więc jest to tani składzik. Ja szukam sobie przeciwnika i mam nadzieję, że ten skład w tej postaci będzie rządził naprawdę mocno. No i mam przeciwnika na drugi mecz tego odcinka. Zagramy sobie strojami czerwonymi na stroje Moro. Stroje jakiejś drużyny, której nie kojarzę niestety. Wilfred Bony, Oxlade Chamberlain, Memphis Depay, Coutinho chyba, Arteta wypożyczony, Van Ginkel, Gary Cahill, Ogbonna, Darmian, na bramce nie zauważyłem. Przeciwnik na razie chyba zaskoczony naciskiem. Utracono połączenie. No nie, no proszę, ja was proszę. W końcu po wielodniowych oczekiwaniach, naprawdę wielodniowych, bo już chyba z trzeci dzień próbuję zagrać z moim przeciwnikiem jakiś mecz, znaleźć przeciwnika na mecz. Subasić niestety nie obronił. Jeremy Menez podwyższa wynik. Z zerowego na jeden. I niestety z Jeremy Menez. No ładna bramka, ale to nie o to chodziło. Ja nie chcę, żeby Menez strzelał bramki. Nie! Subasić! 2 do 0. Dostajemy manto. Nie, no Subasić, ja cię sprzedam chyba. Poszukam sobie innego bramkarza. To, co ty wyprawiasz tutaj na tym boisku, jest po prostu godne. Gol, słupek, gol! 2 do 1, Valbuena dobitka, ale ledwo się udało. Tutaj strzał techniczny lewą nogą w słupek. Fekir lepszą nogą wykańczał ten strzał, ale trafił słupek. Dobrze, że tam Valbuena nabiegał, bo... Dawid Villa. No i gol! 3 do 1. Piękny strzał Dawida Villa. Ktoś tu lubi grać starymi zawodnikami z MLS-u, widzę. Nie jestem zadowolony z tego meczu. 3 do 1 przegraliśmy. Bardzo, ale to bardzo niedobrze. No cóż, jedziemy dalej w takim razie. Mam nieliche problemy ze znalezieniem kolejnego przeciwnika na mecz. Już któryś dzień próbuję, albo mi się zawiesza na wyszukiwaniu przeciwnika. I całą grę muszę wyłączać i potem włączać od nowa.
Albo mi nie znajduję przeciwnika i tak mogę czekać, czekać. Dlatego też nagrywanie odcinków nie idzie mi zbyt dobrze. Ale może w międzyczasie sobie otworzymy paczuszki. No właśnie, 2 dni już minęło od pod drugiego meczu. Dostałem jakieś paczki na łebapie, podarunkowe, pewnie nic ciekawego w nich nie ma. Riera. No tak jak myślałem, handel. To się akurat przyda. To też się nie przyda na handelek, jakiś drobny, detaliczny. A tu mamy jakiegoś bramkarza. Grytebust. Tu kondycja, to się przydaje. Stroje. Ten się przyda. Bam, bam, bam. Same shit. Same shit, dobra. Mam. Szukam sobie meczu, no i bo niestety nie mogę znaleźć przeciwnika z składem z Remim, Konopliankę, Shakirim, Fernandinho, Payetem, Krychowiakiem, Tremolino, Varanem, Juanem, Jesusem i Diego Alvesem i nie wiem czy znajdę. I to jest właśnie to. Ja bym bardzo chciał częściej nawet publikować te odcinki z FIFA, ale... O, znalazłem przeciwnika całkiem szybko, widzicie? O, to zagram sobie czerwonymi strojami, przeciwnik gra strojami fajnymi, szarymi. Miłe dla oka stroje. I miejmy nadzieję, kto tu jest? Co to za napastnik? Bo to nie jest jakiś z Interu, ale kto tam strzela? Griezmann do tego, Isco, Marquinhos, Toni Kroos. Merte, Dries Mertens, Barzagli, Abate, Buffon, Varane i Marcello. Hybrydka BBVA z Serie A. Obym dał radę. Bora Bora się nazywa. Nie wiem, coś mi się włączyło. Nie no, karny, miał być patch, co on eliminuje rzuty karne, ale jakoś tak nie wyeliminował tych rzutów karnych. Strzelasz kolego, czy nie strzelasz? A, obroniłem! Diego Alves! Wiedziałem, że strzeli w tamtą stronę. Dużo osób w tamtą stronę strzela. No i się udało wybronić tą sytuację. Jewgen. Remi. Ale nic z tego się tu nie udało więcej wycisnąć. No i Konoplianka tą piłkę zgubił. A miałem liczyłem na jakiś lobik cwany nad Buffonem, ale się przeliczyłem. Do Konopianki, Konopianka, uderzenie, ale nie w ten sposób, no kolego. No i gol, w końcu Icardi się doczekał swojego gola. A ja nie zblokowałem tego strzału, to niestety mogę go albo faulować, albo nie wiem co mogę robić, Icardi w końcu strzela. Zasłużyli sobie przeciwnicy, cisnęli mnie od początku. Aj, Konoplianka, Konoplianka, Remi! Nie no, wybiją. Zamieszanie znowu pod polem przeciwnika, Fernandinho. Krychowiak, no, nie mieszaj aż tak. Nie no, Konoplianka, zawiodłeś mnie w tym momencie, zawiodłeś. Riksen do przodu, Remi. Remi nie no, słupek. Słupek u Remiego. No i Diego Alves wybija, ale strzał znowu leciał w bramkę, moi obrońcy nic nie zrobili, chociaż robili, ale nic nie robili. Diego Alves.
I koniec meczu, przegrywamy 1-0, ale próbowałem, no próbowałem coś tu zrobić, ale nie dałem rady. Przeciwnik był za mocny, Buffon, Gianluigi. No, przeciwnik nie miał wysokich ocen, moi zawodnicy też jacyś wybitni nie byli, chociaż Krychowiak 8-0, 8-3, Diego Alves. No ale niestety, przedupimy ten mecz 1-0 i tyle było. Z tego wszystkiego jedno zwycięstwo, dwie porażki. Kiepski bilans tego spotkania i tego odcinka. Ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć, pa, pa.